jak co roku już od 6 lat ruszymy katyńskim marszem cieni. Stacje tej naszej drogi krzyżowej nie zmieniają się od lat, czyli ruszamy tutaj, właściwie z przeciwnej strony Muzeum Wojska Polskiego, idziemy krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, do Kościoła Świętego Krzyża, dalej jest pierwszy postój, drugi postój, plac zamkowy, trzeci postój, Katedra Polowa Wojska Polskiego na Placu Kresińskich przy Długiej i ostatni na Muranowskiej przy pomniku pomordowanym na wschodzie. Ten marsz ma za zadanie bardzo godnie upamiętnić tych, którzy zginęli. Strzelec Jan Duchciński! Jest! Marszem milczącym. Podporucznik rezerwy Kazimierz Rogoziński. Jest. Ten marsz niesie pewien ból, pewne cierpienie, pytanie. I to jest jego siłą, że on jest taki niedopowiedziany, że jest pełen szacunku, pełen powagi. Uważają, że to jest takie smutne, po co to o tym mówić, a wrócić. Już nic nie robić, tylko przyszłość kreślić. A jak się nie wie, co będzie z historią, to potem jest tak. Porucznik Jan Słoński! Podporucznik Antoni Szlesiński!
Dziękuję.